snemam v kolejnym vlogu, kde sa byť talažujeme Štiernisko. Talažujeme Štiernisko po pšenici od zimej. Snehu mám začepenom talažovke Grano Shark 3 metry. S hydropakiem na to ležal 560. Je mocno sucho. Na takiej dobrej zemi, nie na piasku, się zrobi taki spiek, że ta leżynka nie chce wejść, która waży tonę 500. Z tyłu jest wał rurowy. Tak to leci, no. Dzisiaj jest 4 sierpnia, sobota. Coraz bliżej końca wakacji niestety, no ale... Znowu się przemęczy się 10 miesięcy i znowu trochę wolnego będzie. Trochę mniej się kurzy, ale troszkę się mniej kurzy. Nie dużo mniej, no troszkę mniej. Za wąsko sobie to rozciąłem, no ale trudno. Wiry się robią na polu, no, trochę się ochłodziło, ale troszkę pewnie jakaś burza przyjdzie, a nie przychodzi, bo niektórzy łąki pokosili, ale to już nie, niektórzy nie zebrali to i to na siana to już pozbierali ci na krzękę, to mi się będę. Ja nie będę presować. To jest 2,5 hektara w tym kawałku. Pszenica pomalowała jakieś 5,5 tony z hektara. Było to ważone. Ja tam na tej dobrej ziemi za łączką, za rówkiem, no to sypała może koło 7, a tylko na górce koło 3. No i się tak wyrównało. Pod wodą i zapieprzała, takie rowy porobiłem. Kiedyś była droga, ale ją zaorałem. No i nie ma drogi, no. Jest taka góreczka. Na początku sobie parę razy w koło przejechałem. Sobie tak zawracam teraz. Naprawdę ta leżybka waży 1,5 tony, ale niekiedy ma się ciężko. Wbiciem z gryzieniem, tak cięgle ją docisłem. Tu mam wszystko, żeby na maksa najgłębiej nie wchodzi. Na piochu to fajnie wchodzi, ale na piasku tak zaorany wygląda, ale na dobrej ziemi na porządnym ścielisku, nie? No jeszcze nagrywa. To już też któryś podejść. No sucho, niemiłosiernie jest. Zapowiadałem ci deszczu, tak gdy się zachmurzyło, to oby ktoś popadało. A już teraz u mnie w mojej gospodarstwie na insto kartofle już też zdechły. Wyglądałem jak w październiku, dużo kartofli nie dorosło, dużo odpadu. Usły 3 tygodnie za wcześnie, tak to by dorosły. Był piękny plon, bo które powodały, jak się nawiązywały. No i jest nawiązane dość sporo, a co z tego, że od krzęt dużych może jest 10, a 5-8 jest, a około 5-8 jest na małych, no i to też była skarpa, bo gdzieś łączka, bo już teraz nie pamiętam, chyba tu jakoś tą skarpę zerwaliśmy, tak samo za rówkiem skarpa została się zerwana. Potem mam dłuższy od 10 metrów.